słynny wypadek mojego syna, który jechali Ferrarką. To słynna historia w Warszawie. W Ferrari jechali prywatną i kolega jego zginął. On jest kaleką do dzisiaj. Jechali Ferrari. I na przykład wiesz, co było przyczyną wypadku? Nie szybkość, bo tam 100 na godzinę z kawałkiem, bo to kurczę byle czym jeżdżą po Warszawie, tak, cwaniacy. W ogóle w czasie komuny miałem ogromne problemy z bezpieczeństwem, z kontrwywiadem, z takim. Nawet nie wiem, czy wiesz, że byłem podejrzany o morderstwo, proszę ciebie. Nie, tak, nie oczywiście, o szpiegostwo. Bo wiesz, bo bezpieka postanowiła zrobić taki jeden numer, mianowicie, żeby jednak mnie zwerbować, wiesz. W związku z tym zrobili mi takich parę prowokacji. Najszybszym samochodem, jakim jeździłeś? Oj, proszę ciebie, Ferrari F40. I wiesz, to jest piękny numer. Na pewno wstyd będzie mi się przyznać. Ale pamiętam, pojechaliśmy do Maranello, żeby jeździć tymi samochodami testowymi. Zdradziłem kiedyś żonę, to i od razu powiedziałem. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Włodzimierz Zientarski. Witam cię. Cześć, witam. Cześć. Włodzimierza tutaj można w zasadzie nie przedstawiać, ale, bo wszyscy go znają, ale jest dziennikarzem radiowym, telewizyjnym, aktorem dubbingowym. Dzisiaj chciałem, Włodku, z tobą porozmawiać na temat twojej kariery. Jak to się wszystko zaczęło? Ja ci coś powiem, jak siedzę tak koło ciebie, to od razu mam poczucie niższości. Wiesz co, bo jak mówimy o karierach, to tak, to jest facet, który zrobił karierę. Kawał mężczyzny, prawdziwego takiego amerykańskiego aktora, wiesz, a tu siedzi mały człowiek, taki sobie nieduży, 1,70 m wzrostu. No i co ja ci mogę? Najpierw muszę się pozbyć mniejszości. Nie, no to jest mój odwieczny problem, ta wielkość właśnie. Ty masz styl, chłopie. No, dziękuję. No. Nie ma co mieć kompleksu. Pytasz o początki? Mówię, o Jezu. Co jest... Nie, zaczęło się, problem polega na jednej rzeczy. Największa miłość w życiu, jaką miałem, która trwa do dziś, to są samochody. Kamera przyszła potem, wiesz, bo ty, słuchaj, ja cię podziwiam, ty jesteś facet, który zajmuje się gastronomią, jesteś gigant w tej dziedzinie, a tu przychodzić, proszę bardzo, robimy rozmowę, znasz się na operatorce, znasz się na ustawieniu światła, na dźwięku, to ty dla mnie jesteś gigant w ogóle. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Naprawdę, no, ale ja pamiętam ciebie od małych lat, jak występowałeś w telewizji, we wszystkich programach motoryzacyjnych. Ja w zasadzie początek swojej kariery biznesowej też miałem w motoryzacji, ponieważ miałem swego czasu, mając już 17 lat, miałem sieć komiksów samochodowych. Później się przebranżowiłem na tą gastronomię. Ale gdzie, w którym mieście? To? W Łodzi. Ja to nie, dlatego cię nie znam. Wiesz, jeszcze do tej pory, ponieważ warszawskie to, słuchaj, każda prawie moja sobota to była na tym, że ja się dałem z dziećmi, jeździłem albo na giełdę, albo do komisów samochodów. No ja przez lata to samo. Powiem ci więcej, to samo mam ciągle jeszcze. Na giełdę nie jeżdżę, bo ona już nie jest modna. Skończyła się. Na nas do komisów, słuchaj, jakie auto tam można znaleźć. Proszę cię, to naprawdę teraz... Ale jak zaczęła się twoja przygoda w ogóle z motoryzacją? Ty jesteś... Od małego byłeś zapalonym takim fanem motoryzacji? Tak, wyobraź sobie, bo tak, po wojnie zaraz mój ojciec jako przedwojenny oficer Wojska Polskiego był nacenzurowany, bo komuna, a on oficer, wiesz. W związku z tym pojechali z mamą do Wrocławia zaraz po wojnie. No i tam, rozumiesz, mieszkaliśmy w dzielnicy Sempolno, tuż koło toru żużlowego, bo tam przecież gdzieś ciągle jeszcze przecież jest tor żużlowy. I powiem ci szczerze, tam Betard Wrocław, prezesem tego jest był, znaczy mój przyjaciel, a były współpracownik Solorza, razem zakładali telewizję. No i ja tam łaziłem sobie z mamą, bo warczało i tak zaczęło warczyć. No i tak się potem zrobiło i potem, no już pierwsze motorowe, najpierw były rowery. Robiliśmy sobie, proszę pana, żużel na rowerach, proszę, no tak, ile poślizgi jeszcze były. Nie, i tak to się zaczynało. Ale wiesz co, znalazłem kiedyś, cholera, że ja tego nie wziąłem ze sobą, nie mogę tego znaleźć, bo się przeprowadzałem ostatnio. Oto znalazłem zdjęcie mojego ojca z roku 30 któregoś, słuchaj, w samochodzie przepięknym marki Tatra, ale taka wielka, elegancka limuzyna i potem w Fiacie, osobówka, kabriolet. I wiesz co, dwie pasje zostało mi z tego kresu, wtedy je zrozumiałem. Mianowicie miłość do samochodu i fascynację blondynkami. Słuchaj, bo wtedy założyłem, mój ojciec, same blondynki były w tym samochodzie, wiesz? Jasne. I stąd to jak zauważyłem, że to niedaleko pada jabłko od jabłoni. No. Super. I co, później trafiłeś do jakiejś szkoły motoryzacyjnej? Nie, bo widzisz, ja jestem taki facet, który kocha wiele rzeczy. To znaczy ma swoje pasje różne bardzo duże, bo Prawda jest taka, że pasję trzeba mieć, żeby istnieć. Oczywiście. I wiesz co, nie, ja poszedłem normalnie do ogólniaka, po ogólniaku potem, proszę Ciebie, do szkoły aktorskiej, gdzie mnie kopnęli w tyłek, który się nie nadaje, ale z innego powodu, także mój wuj powiedział, nigdy tam nie dotrzesz, a znał tych ludzi w komisji. Potem trafiłem, proszę Pana, zdawałem na egzaminy na SG PiS. Potem nie wyszło, potem na polonistykę nie wyszło i potem trafiłem do prawa, skończyłem prawo i dziennikarstwo. I tak się tego. I któregoś jednego dnia mój znajomy mówi, ty słuchaj, ty taki szybki jesteś facet, może byś poszedł do dziennika telewizyjnego do pracy. Pracowałeś kiedyś kamerą? Ja mówię, ja? Oczywiście, ty w życiu nie miałem jej w ręku. No więc dobra, poszedłem do tej redakcji, przychodzą i mówię, dzień dobry, to kolega, ty umiesz to pracę. Ja mówię, wiesz co zrobiłem? Zapisałem się do Pałacu Kultury i Nauki, który jest tu niedaleko, gdzie było kółko filmowe. I po tygodniu już wiedziałem, co się robi, jak, gdzie naciskać. I tak zostało, a potem zostałem w dzienniku telewizyjnym facetem od bezpieczeństwa na drodze. Wszystkie wypadki, cuda, takie historie. I potem Mariusz Walter po jakimś czasie, który był szefem... Ale to prowadziłeś już jakiś program o tym bezpieczeństwie? Nie, to były takie relacje do dziennika telewizyjnego, wiesz? Gdzie jeździłem na wypadek, trzeba było go sfilmować, porozmawiać z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. A potem zostałem szefem dzięki Mariuszowi Walterowi magazynu motoryzacyjnego w Studia 2 i parę pana tak zostało prawie do dziś. No, różne magazyny, ale... No tak, ale tych programów było wiele. Oj, wiele. Był magazyn motoryzacyjny, był 4x4, był magazyn, to się nazywało magazyn dla dużych i małych, Automotofan Club. Pasjonaci, to już z moim synem potem, wiesz. No a teraz, proszę pana, jest radio, odjechani w Antyradiu i to robię z moją córką. I to jest cały czas motoryzacyjny program. Tak. Cały czas bez zmian. Tak, aczkolwiek wiesz co, ciągnie człowieka to tu w lewo, to tu w prawo, tematycznie. No. A który program dał Ci taką największą rozpoznawalność, taką drogę otworzył jakby do tej kariery motoryzacyjnej? To nie do motoryzacyjnej, to były kariery do popularyzacji nazwiska. To był program Jarmark, który robiliśmy z Krzysiem Szczepczykiem i Wojtkiem Pijanowskim. To były lata 85, 87, 83, 87. To był najpopularniejszy program w Polsce. Oglądalność była, to co dzisiaj człowiek popatrzy na to, 85%, słuchaj, tak, nie było konkurencji, no nie było. Dwa kanały w zasadzie w telewizji. A poza tym się zaczęło już po zniesieniu stanu wojennego. Myśmy byli takim właściwie otwarciem na świat. Szewczyk pokazywał piosenki Michaela Jacksona, pierwszy raz takie różne historie. Ja samochody pokazywałem różne zachodnie i wiesz co najśmieszniejsze było? Wojtek Pijanowski teleturnieje, jak na przykład niewielka gra tylko koło fortuny, to przecież on to ciągnął. I wyobraź sobie, kiedyś pamiętam wezwał mnie szef mój do siebie do redakcji i mówi: Panie Wodku, bo wie pan, my tam mamy takie kłopoty z panem trochę. Ja wiem, no jakie, bo wie pan, pan pokazuje te samochody, no ale wie pan, tam są same amerykańskie. Ja mówię, wie pan, no ale kurde, no bo tego... Jakie pokazuje? No, mówię, ja mam dla pana propozycję, niech pan mówi, że są z Australii. I nie będzie problemu, no. Albo na przykład, słuchaj, jak wyszedł pierwszy Jarmark, wiesz, z Wojtkiem Pijanowskim, z Szewczykiem, i był teledysk We Are The World, pamiętasz, jakiś słynny, wszystkie gwiazdy największe wtedy śpiewały, ale problem polegał na tym, że tam co chwila była flaga amerykańska. I cenzor powiedział tak: Panie Krzysiu, do Krzyśka Szewczyka, pan to może puścić tylko wtedy, jak pan wytnie te wszystkie flagi amerykańskie. I on całą noc siedział i wycinał te flagi, bo inaczej by nie poszło. Jaka paranoja. Takie to były czasy, proszę Ciebie. No. Czyli w telewizji jesteś w zasadzie od zawsze, przy starym ustroju politycznym, przy nowym ustroju politycznym. To jest dla mnie dziwne, że ja przez te wszystkie czasy przeszedłem nie suchą nogą, dlatego że w czasie, w ogóle w czasie komuny miałem ogromne problemy z bezpieką, z kontrwywiadem, z takim. Nawet nie wiem, czy wiesz, że byłem podejrzany o morderstwo, proszę Ciebie. Oczywiście o szpiegostwo na rzecz Niemiec zachodnich, wtedy się mówiło. Bo wiesz, bo bezpieka postanowiła zrobić taki jeden numer, mianowicie, żeby jednak mnie zwerbować, wiesz. W związku z tym zrobili mi takich parę prowokacji, bardzo brzydkich, nieładnych, naprawdę. Strasznie to przeżyłem. Jeździły za mną samochody przez 3 miesiące. Nigdzie nie byłem sam, a potem zaprosili na rozmowę i mówią: panie Wojtku, pan to jest fajny facet, wie pan, tak pana obserwujemy, pan musi być z nami. Koniecznie, bo wie pan, to dookoła ta wroga propaganda. Ja mówię: no ale jak to byście, no żeby pan na nas przystąpił po cichutku, nic nie będzie wiedział. Ja mówię: proszę pana, ja mogę być z panem, proszę, jako jawniak. Przyjmiecie mnie, dostanę stopni pułkownika jakiegoś, nie? To proszę, a ty tajniak, panie, no to gdzie to Toyota? Ja nie umiem. Zdradziłem kiedyś żonę, to i od razu powiedziałem: wszystko to wypaple. No i tak mnie to ominęło. Parę razy były takie różnego rodzaju historie. Ale dzięki temu udało mi się suchą nogą przejść przez sytuację, te wszystkie. Warunek był jeden: nie zdradzać swoich z idei i zasad. Pierwsza była, ja byłem wierzący, mimo że byłem w partii, bo to wtedy w telewizji prawie wszyscy byli w partii. Trzeba było być. To ja, proszę ciebie, nigdy nie powiedziałem sobie, że nie pójdę do kościoła. Tak, miałem jeszcze z księdzem Blachnickim kontakty, z Tischnerem i z różnymi innymi, bo wierzyłem w Pana Boga i uważam, że to absolutnie jest moja sprawa, prywatna, nie tego. No i może dlatego ja chciałem iść prosto, swoją drogą, no. I trudno, no. No i może właśnie dlatego przez tyle lat jesteś cały czas na topie i jesteś cały czas kojarzony jakby z motoryzacją. No, z motoryzacją. W zasadzie kocham, powiem ci szczerze, że chyba jesteś jedyną taką twarzą, która się kojarzy tak z motoryzacją. Wiesz dlaczego tylko? Bo jestem najstarszy. Ja ci powiem, kiedyś piękną dykteryjkę ci opowiem. Posłuchaj, kiedyś Jurek Iwaszkiewicz, słynna postać też motoryzacji i teraz prowadzi, już jest rzadziej, ale prowadzi szkło kontaktowe w TVN-ie. Jurek jest dużo starszy ode mnie, ale siwy, też taki pochylony. I któregoś pięknego dnia zatrzymali Jurka Iwaszkiewicza za przekroczenie prędkości. Machnęli mu, mówi: pieprzy, nie będę zatrzymywał, co on tam tym dnia. I zrobili mu blokadę, jakiś czas zatrzymali, przychodzą: pan wysiada, ręce nada, nogi i tak dalej. Tak podchodzi ten oficer, tylko: panie Zientarski, aleś pan sobie narozrabiał, więc wiesz, z autoryzacją to się kojarzy ze mną, dobre czy złe. No właśnie, a propos tej rozpoznawalności motoryzacyjnej, miałeś takie przypadki, że nie wiem, policja cię zatrzymywała i ciężko zdziwieni, że się zakłócił? Powiem ci coś takiego, rzadko mnie zatrzymują, ostatnio, wiesz, jestem prezesem Stowarzyszenia Kierowca.pl, w związku z tym tak nie głupio by było, wiesz, żeby się coś takiego, no tam jakieś małe przekroczenia prędkości się czasami zdarzają. Ale punkty mam wszystkie swoje, więc nie ma problemu. Ale wiesz co, powiem ci historię, która jest dokładnie piękną opowieścią o tamtych czasach komunistycznych. Ja wracam kiedyś od Andrzeja Borowczyka z Łodzi. On mieszka w Łodzi, razem prowadziliśmy Formułę 1. Wracam stamtąd i zatrzymuje mnie policja do kontroli. Nie pamiętam, czy podchodzi do mnie, zagląda mi: o nie, 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 pan to niech jedzie. Ja mówię: ale zaraz, a dlaczego, co się stało? Ale on taki przerażony, ten policjant. Co się stało? Nie, nie, z panem to ja nie chcę gadać. Ja mówię: no i w końcu tak zatrzymałem się i z nim sobie spokojnie rozmawiam. A on mówi: wie pan co, przed chwilą przyjeżdża jakiś sekretarz partii. Wczoraj przyjeżdża jakiś sekretarz partii. Mówi: zatrzymałem, skontrolowałem, skierowałem wniosek. Panie, z pracy mnie chcą wyrzucić. Pan też zaraz zadzwoni gdzieś, coś tego, i ja roboty miał nie będę, mówi ten policjant. Takie to były, proszę ciebie, wtedy milicja, wtedy jeszcze były czasy. No. Wszystko się załatwiało układami, tak na dobrą sprawę. Tylko. Tak. Tylko. A powiedz mi, w życiu interesowałeś się motoryzacją i do tej pory się interesujesz? Najszybszym samochodem, jakim jeździłeś? Oj, proszę ciebie, Ferrari F40. I jeszcze to jest piękny numer. Na pewno wstyd będzie mi się przyznać. Ale pamiętam, pojechaliśmy do Maranello, żeby jeździć tymi samochodami testowymi. I Ferrari F40 to chyba prawie że Formuła 1. Tak. I słuchaj, no i tak se siadłem. Ja nie dam rady, ruszyć nie mogłem. Bo wiesz co, człowiek jest tak przyzwyczajony, że 7, 8, 9 tysięcy obrotów to się silnik rozleci. A tu trzeba dać tyle, żeby ruszyć. A ja co dodałem lekko gazu, to on gaz. On gaz. Dopiero potem się ruszy, ale to jest... Nie, to ci faceci, co jeżdżą w Formule, są giganci. Giganci. Ja parę zakrętów przejechałem już w mdło. No tak. Przeciążenia? Ci faceci 300 na godzinę, kurczę, blade, nagle hamowanie, ta głowa. I wiesz, że problem jest w Formule 1. Kiedyś tego nie było, teraz są inne konstrukcje. Ale kiedyś przywiązywali kask takimi zapinkami do kokpitu, żeby głowa nie latała. No ale kurde, mózg lata. Mózgu nie przywiążesz, no. Ale zawsze też się zastanawiałem. Jak to jest, że firmy inwestują, no nie wszystkie firmy, bo tylko bardzo bogate mogą zainwestować w tą Formułę 1, bo to jest to taka kontrowersja, że tak na dobrą sprawę na Formule 1 się nie zarabia pieniędzy, tylko to jest zawsze wtopa finansowa tych firm. Oni tam nie wiadomo, gdzie oni tam robią, co oni robią, ale faktem jest, że kosztuje to coś. No tak, to jest sport bardzo, bardzo drogi, te same pojazdy są w milionach dolarów warte. No. A powiedz mi, no, najeździłeś się tymi takimi bardzo drogimi samochodami, bardzo szybkimi samochodami. Miałeś zawsze taki zapęd, żeby na ulicach pogonić troszeczkę? Tak, byłem młody, no. Tak? Ale wiesz, czym się wtedy jeździło? Fiat 125P, kochany, no. No nie było tych samochodów wtedy, a ja wtedy miałem hormony, proszę pana, wyostrzone, to wtedy wiadomo było. Ale powiem ci, wiesz, kto mnie nauczył tego, żeby nie być takim cwaniaczkiem? Sobiesław Zasada. Mhm. Sobie kiedyś robiliśmy taki rajd samochodowy, był dla dziennikarzy, no i to na Fiatach 125 to było gdzieś tam i tak dalej, to było lekko podrasowane. Mhm. I pamiętam start do próby w Krakowie, wiesz, machnął chorągiewką, starter, a ja gaz do dechy, puściłem sprzęgło i nagle tył, proszę pana, zaczął podskakiwać, bo wiesz co, wszedł w obroty, rozumiesz, na ten, koła zabuksowały, zamiast ja do przodu, skakał mu tył, tak. I on mówi, widzisz, trzeba mieć tu, a nie tu, mówi, tak. Musisz się nauczyć tego wszystkiego. Wiesz, i wtedy się nauczyłem jednej rzeczy, że szybko nie znaczy szybko. Wiesz, że to tylko może cię podniecać, ale to nie będziesz jechał szybko. No właśnie, bo to mądrze, jest, szybko to jest mądrze. Nieraz jest tak, że ktoś ma bardzo drogi samochód, Bóg wie ile koni i tak na dobrą sprawę przegrywa w byle jakim wyścigu z człowiekiem, co się na tym zna. Wiesz co, słynny wypadek mojego syna, który jechali Ferrarką. To słynna historia w Warszawie, w Ferrari jechali prywatną i kolega jego zginął, on jest kaleką do dzisiaj, jechali Ferrari. I na przykład wiesz, co było przyczyną wypadku? Nie szybkość, bo tam 100 na godzinę z kawałkiem, bo to kurczę byle czym jeżdżą po Warszawie, tak, cwaniacy. Ale tam był uskok, rozumiesz? I ten samochód wszedł na ten uskok i go wybiło. I po prostu stał się samolotem. I potem zadzwonił do mnie jakiś facet i mówi, wie pan co? Ja robiłem ten samochód przed wypadkiem. Ten samochód, mówiłem, że on nie ma przedniego spoilera dobrze zainstalowanego. I wiesz, i to są takie rzeczy, jeżeli ludzie mają takie auta, wystarczy, że wjadą na krawężnik gdzieś, lekko coś pyknie tam, to tam nawet małe przesunięcie spoilera z przodu, o tym mówiąc, może spowodować śmierć. Więc wiesz, to naprawdę, to na torze zapierdzielamy, a na mieście... No tak, dużo tych samochodów się jednak pojawiło właśnie ze Stanów takich pobijanych ciężko, skasowanych. Albo zatopionych, ale to jeszcze pół biedy, bo najwyżej nie pojedzie. Faktem jest, że pamiętam, mój syn miał jakieś piękne auto, to się nazywało, proszę pana, korwetka. Który to był model, już nie pamiętam, biała korweta i raz od niego tę korwetę pożyczyłem. Stara korweta, ale efektowna. Podjeżdżam ją, pamiętam jak gdzieś pod hotel Sheraton, wiesz, mówię, a zrobię sobie tego, patrzę, nie ma miejsca, jak podjeżdżam. Wylatuje natychmiast portier, mówi, ale proszę pana, oczywiście, to jak zobaczył auto, takie to natychmiast było miejsce. Teraz to już tak, wiesz, nie robi takiego wrażenia, ale kiedyś jak podjeżdżałeś taki samochód, to ktoś ważny jeździ, nie na pewno. No kiedyś to obojętnie jakiś zachodni samochód się pojawiał i to olbrzymie wrażenie, no, bo pewnie, no. Po mieście jeździły tylko polonezy, jakieś duże Fiaty, maluchy i tak dalej. Powiedz mi, jak zacząłeś swoją przygodę na przykład z aktorstwem dubbingowym? Wiesz co, nie wiem jak zacząłem, bo mnie zadzwoniono do mnie i do Maćka jeszcze kiedy razem. Myśmy dubbingowali pierwszy film BW, to się nazywało Garbi Bryka. O Volkswagenie, takie amerykańskie kino. Wiesz, z Volkswagen, który tam, dziewczyna miała tego Volkswagena i startował w wyścigach. To pamiętam było, a potem dwa razy w autach, w tym słynnym filmie Auta. Wiesz, jaki głos podstawiałeś? Ja reportera, tak, telewizyjnego reportera. I słuchaj, i muszę ci powiedzieć, że dzisiaj chciałbym powiedzieć wprost wszystkim aktorom, którzy dubbingują. Jesteście wielcy. Przecież zobacz, to jest tak trudna sprawa. Idziesz po mieście, wracasz, chodzisz do studia, siadasz i nagle musisz być Szrekiem na przykład, nie? Podziwiam tych ludzi, to jest naprawdę. W ogóle szok. Ja próbowałem, ja wychodziłem po 2 godzinach nagrania, mokry z wrażenia. Ale mówiłeś swoim głosem. Swoim głosem, tak, a ci muszą zmieniać. No właśnie. Są wielcy. Czy byłby Szrek bez tego osła, bez głosu, który to podkładał chyba Sztur, pamiętam. Tak. Już nie pamiętam, ponieważ wielcy są to kompaki, no naprawdę. No. W tej chwili Czym się zajmujesz? Tylko i wyłącznie ta audycja w radiu? No jestem twarzą Toyoty. To w pewnym momencie było to trudne, wiesz, 5 lat temu mniej więcej, że dzwonili do mnie chłopaki z Toyoty i mówią, czy ja bym zechciał wystąpić w reklamie u nich. I wiedziałem jedno, że jak raz wystąpię w reklamie samochodu, to nie istnieje jako dziennikarz motoryzacyjny, bo zachwiana będzie moja wiarygodność. W związku z tym spędziłem parę nocy na rozmowach ze sobą i powiem sobie tak, chłopie, masz już, to było 70 lat wtedy, mówię, chłopie, tyle lat, no co ty nowego jeszcze w tym, przychodzą młodzi ludzie do motoryzacji, młode wilki i one już po prostu muszą wnieść coś nowego. Ty możesz tylko teraz siedzieć sobie i się przyglądać, jak oni to robią. W związku z tym wykorzystaj te swoje doświadczenie i oddaj swoją twarz największemu koncernowi świata. No bo wiesz, gdybym dzisiaj oddał twarz jakiemuś koncernowi X tam małemu, no to widać, że oddał się dla pieniędzy. A ja tu oddałem się, to ja z wielkim przekonaniem, że mam do czynienia naprawdę z wielką firmą, nowatorską firmą. I wie pan, co było, wiesz, co było jeszcze fajne? Fajne było to, że razem postanowiliśmy, że ja wchodzę, wiesz, w co? W hybrydy. Czyli byłem pierwszym człowiekiem w Polsce, chyba w Europie, który powiedział jedno, hybrydy to jest przyszłość. Wszyscy się śmiali. Wszystkie firmy samochodowe, kurczę, hybrydy, co i tak dalej. Popatrz, jak wszystko się porobiło. Zmieniło, wszystko się zmieniło. I to jest mój osobisty sukces. Jeszcze parę lat temu hybrydami ciężko się w ogóle jeździło po Polsce. No, a teraz, panie... Hybrydy to jeszcze pół biedy, ale te całkowicie elektryczne pojazdy. Ale to jest ciągle problem, wiesz, bo wiesz co ci mówię tak. Ja mówię tak, hybryda daje mi wolność. Dlatego, że jak mi skończy się ten prąd tam, to ja jadę na benzynie. A tu jak ci skończy się prąd, to dzwonisz po lawetę. Bo nawet nie możesz doładować sobie. Tak. No w tej chwili już są takie technologie, że też Mercedes wpuścił taką technologię, powiedzmy plug-in, że jest diesel połączony... Ale no, plug-in nie. Plug-in to jest to hybryda. Dlatego, ale że można tylko, że możesz doładować. Tak. Toyota też takie robi. Tyle tylko, że no, to masz na 50, 60, 70 kilometrów. A potem, chociaż raz pamiętam, jak mi zabrakło paliwa, w nocy na trasie, jeszcze jak się budowała trasa tam od Piotrkowa Trybunalskiego do Katowic. Tak. Sznurek jedzie, a ja, stacja benzynowa, wiedziałem, że tam jest, ale ona, proszę ciebie, była przed przebudową. Przesunęli linię drogi i ta stacja została gdzieś. I tak jadę sobie, mówię, kurczę, bladę, słuchaj, i wiesz, co jest fajnego tam. Patrzysz na to, czy on jedzie na prądzie, czy na benzynie. Jak jedzie na benzynie, to teraz zdejmujesz nogę z gazu. To wtedy on się odładowuje. Udało mi się przejechać 15 km na tych resztówkach. No. I dojechać do stacji. Tak jest, proszę pana, dałem radę. No. Na co dzień czym jeździsz w tej chwili? No więc oczywiście Toyotą jeżdżę. Oczywiście Toyotą, oczywiście jeżdżę hybrydą, to jest oczywiste. Miałem Lexusa IS-a. Bardzo go lubiłem, ale wiesz co, ja nie wiem jak ty, ale ty to jesteś słuszny mężczyzna, kawałek. Ja to chuchro. Słuchaj, ja zawsze lubię jednak wygodne auta i tak dalej. Ja zawsze dlatego chciałem mieć Lexusa. Oprócz tego mam w domu jeszcze takie różne stare auta, Rowera starego na przykład. Już taki kolekcjonerski? Tak, kolekcjonerski, bardzo super. Fajny. To ostatni rower, który naprawdę był dobrym rowerem, 75 model, proszę ciebie. Na miasto... Stare Renault Twingo na przykład, proszę cię. Jezus, już niewidoczne praktycznie. To, ale kurczę, jeździ, słuchaj, i to cieszy. Wiesz, fajnie to zobaczyć teraz. No naprawdę. I teraz się przymierzam, właśnie chodzę, bo jest takie auto, które niedługo już przejdzie do historii. Nazywa się Avantime. Wiesz co to jest? To jest, proszę pana, Renault Avantime. Tak. Zrobili tego parę tysięcy sztuk i padło. Ale ono ma takie dziwne kształty, to za jakieś parę lat będzie to pomnik. No tak. Marzenie, jakbyś miał w tej chwili wybrać samochód marzeń, czym byś jeździł? Bez względu na koszty oczywiście. Powiem ci coś, historię straszną i śmieszną. Niedawno umarła moja żona, wiesz. Wyrazem współczucia. Która była policjantką zresztą przez wiele lat, potem zachorowała i już nie mogła pracować. I kiedy był jej pogrzeb, to zastanawiałem się, żeby nie zrobić obciachu i jakim samochodem ją zawieźć, wiesz. No, przyjechał jakiś niestety taki, że było zimno, więc chciałem mieć urnę sam, ale nie udało się. I wtedy sobie pomyślałem tak, a jaki będzie mój ostatni samochód, wiesz? I za każdym razem, jak oglądam na Automoto, na przykład czasami samochody do kupienia, mówię, o karawan sprzedają. Kiedyś powiedziałem mojemu synowi, mówię, Maciek, słuchaj, chodź kupimy takiego karawana. Będziemy psy nie woził, mamy duże. Jest bagaże ogromnie, a potem nie zawieziesz na cmentarz. No to na zasadzie dowcipu, a też poważnie ci odpowiedzieć, jakiego chciał mieć samochód. Tak. Ja ci powiem, bo mam trudną odpowiedź. Dlaczego? Bo jestem z Toyotą związany, tak, i powinienem powiedzieć, ale nie powiem Toyota, ale powiem ci, że Lexus LS. Lexus cały czas. LS, ten największy, najdroższy, taki, wiesz, oni teraz go zrobili, jest tak wyciszony. Mhm. Wiesz co, na stare lata stałem się wygodny, lubię ciche samochody. Wiesz. No tak, u mnie w domu to było tak, Maciek, jak kupował samochód mój syn, Amerykana na przykład, tak, wiesz, to wiesz co robił? Usztywniał i wyciągał rurę i wkładał zwyczajną, wiesz, żeby hałasował i żeby był sztywny. A jak od niego kiedyś odebrałem tego Sherota Caprisa, to założyłem normalną rurę i zrobiłem go na miękko. No tak, już z wiekiem człowiek bardziej słuchaj, pierwszy mój samochód poważny, poza Trabantem i Nitkrusem, to był, wiesz co, to była Skoda 100L kupiona na raty, proszę pana. I wiesz co, pierwsze sprawdzałem, czy nie jest za sztywna. Ja to był gdzieś już na początku, nie wiem. No. Ale... no tak, miałeś doświadczenie w samochodach, wiedziałeś, czego wymagasz. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Wszystkim moim gościom zadaję pytanie, czy osiągnęli w życiu sukces. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Po pierwsze, nie wiem, co to znaczy sukces. Mhm. Wiesz? Sukces to jest takie trudne powiedzenie. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Ty odniosłeś sukces w dziedzinie, która dla mnie jest ważna, bo ona, ty mi dajesz radochę, bo ty jesteś związany z gastronomią. Tak, ale wbrew pozorom to nie jest mój sukces. Moim największym sukcesem jest rodzina, na przykład. A widzisz, i o to ja tak właśnie chciałem do tego dojść, wiesz, ale no tak, to jest sukces. W momencie, kiedy umarła moja żona, stwierdziłem, że nigdy się nie można złościć w rodzinie. Jak się kłócisz, musisz zawsze się pogodzić, bo takie są różne, a potem jak kogoś brakuje, to jest źle i wtedy wiesz, że nie masz już sukcesu, bo już nie możesz tego odnowić. Więc trzeba kochać zawsze i nigdy nie rozwalać żadnych związków. A poza tym sukces. Wiesz co, ja ci powiem, kiedy mój syn miał wypadek, przez to, że byliśmy bardzo znani, myśmy wtedy reklamowali PZU na wielkich billboardach w Polsce we dwóch, byliśmy bardzo rozpoznawani. To było, jak się to zaczęło, to mieliśmy paparazzi wszędzie. Tak. W domu, w ogródku, na wyjeździe, wszędzie. I pomyślałem, niech to cholera weźmie jasny szlak. Ja w nosie mam ten sukces. Gdyby nie to, że jesteśmy popularni, to by się ta sprawa jego skończyła dawno. Nikt by tego nie rozgrzebywał. Sukces to jest bardzo ulotna sprawa. Oczywiście. O popularność, jeśli chodzi. Dlatego, że to nie daje radości. Łatwiej może się żyje czasami, a czasami trudniej. Mhm. A co jest twoim największym sukcesem? Moim największym sukcesem... Kariera? Czy właśnie rodzina? Nie, powiem ci, wiesz co, kurczę, nikt mi nie zadał tego pytania jeszcze nigdy. No to jest takie właśnie nietypowe pytanie. Największym sukcesem, a to jest, wiesz co, trudno mu nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że udało mi się przejść przez świat z suchą nogą. To znaczy, jak tak patrzę na wszystko, to mam może jeden czy dwa przypadki, których się wstydzę. Na początku mojego życia, a potem już w zasadzie chyba się nie wstydzę niczego. Czyli godnie przeżyłeś życie, fajnie. Nie wiem, tak, wiesz co, tak sobie myślę, wiesz. I pamiętam, kiedy moja żona była bardzo chora i ja byłem, i potem jak umarła, to ja wylądowałem u psychiatry, bo było trudno. Powiedzieli przyjaciel, idź tam. I taka stara pani doktor powiedziała do mnie tak, wie pan co, jeżeli pan teraz chce być szczęśliwy, to musi pan mieć pasję, bo jeżeli pan nie będzie miał żadnej pasji, to pan po prostu się skończy nagle sam dla siebie. I mówię ci, naprawdę, i to co powiedziałeś, samochody trzeba. Z blondynkami już trochę trudniej w tym wieku, aczkolwiek pasjonować się można, nie? Oczywiście. Zachwycać się. Samochody to moje psy, wielkie, dwa ogromne, mój dom, w którym jestem sam i uczę się sam żyć. No nie wiem, no to jest pasja. Bardzo dziękuję ci za wywiad. Życzę zdrowia i samych sukcesów. Bardzo dziękuję. Ja również się cieszę. Bardzo dziękuję. Jak ja chciałem być takim mężczyzną kiedyś. Super. Dziękuję pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek się państwu spodobał, bardzo proszę oczywiście o wciśnięcie pod filmem ikonki subskrybuj i zostawienie łapki w górę. Oczywiście w miarę możliwości udostępniajcie ten materiał. Dziękuję pięknie. Łapka w górę. Dziękujemy. Tak jest. Pozdrawiamy. Pa, pa.